Cześć, witam was na moim kanale. Nie wiem, od czego tutaj by zacząć. Nagrywałam 2 tygodnie na ten kanał i było pytanie, częste pytanie zadawane mi na prywatnym. Dlaczego nie nagrywasz? Dlaczego nie nagrywasz? Czemu usunąłeś film, który dodałaś? Były to takie pytania, na które nie chciałam odpowiedzieć prywatnie, na które było mi ciężko odpowiadać. Więc myślę, że ten film wam dużo opowie, że nie będziecie mi zadawali już tych pytań. No to może zacznijmy od pierwszego pytania. Dlaczego nie nagrywałam na tutaj swój kanał przez 2 tygodnie? Słuchajcie, to nie jest takie proste, bo w branży małego youtubera, który chce być youtuberem, tak jak ja, nie jest to takie łatwe. Nie jest to łatwe, że chcę być, będę się nagrywała, tylko jest to duże wyzwanie, bo trzeba wiedzieć, że wiąże się to z hejtem, z łapkami w dół. Nie byłam na takie coś przygotowana, szczerze mówię wam, nie byłam na takie coś przygotowana. Nie wiedziałam, że takie coś może nastąpić i że mi się to akurat przytrafi. Wychodzi też szkoła. Nie jest to mały obowiązek. Przez YouTube tutaj zagubiłam się w tym wszystkim. Nagrywałam od godziny 10 do 17. Nie miałam czasu. Później montowanie odcinków, później tutaj przecinanie, patrzenie, czy nigdzie się nie przeklęło, czy kogoś się nie pokazało, żeby było zablurować kogoś. Nie było to takie proste, jak się wydaje. Nie miałam czegoś takiego, że nauka jest taka, znaczy, że nauka jest ważna, trzeba ją odrobić i później jakieś przyjemności. Tylko miałam takie coś, że nagrajmy na YouTube kilka odcinków na zapas i dopiero później jakaś nauka tam, dodajmy tam. Teraz bardziej patrzę w taki sposób, że nauka i później mogę sobie nagrać jakiś film. Przez 2 tygodnie nie nagrywałam, właśnie dlatego, że też ostatnio dużo gotuję. Muszę wam się pochwalić. Dużo gotuję, robię śniadanie, obiady. Jakąś ma taką po prostu taką wenę, że lubię takie coś robić, więc takie coś zrobię. Więc nie było to proste, żeby właśnie to zrealizować. A wiecie, przez chwilę miałam daily. No i teraz tak, no i tyle. Bo też równa się to też, że musiałam chodzić po sklepach po różne produkty, więc tego czasu nie miałam kiedy nagrywać. Musiałam się uczyć, musiałam nadrobić zaległości, które miałam, bo przez 2 miesiące nagrywania tutaj, przez pierwszy miesiąc, uznajmy tak, że przez pierwszy miesiąc cały czas nagrywałam. Nie dołączałam się na lekcje, jak dołączałam, to nie odpowiadałam. Nie miałam dlatego też nieobecności, bo nie odpowiadałam na pytania nauczycieli, ponieważ w tym czasie właśnie nagrywałam odcinek na YouTube. Nie miałam czasu po prostu na naukę. Przez 2 miesiące zebrało mi się dużo zaległości, dużo jedynek, które musiałam poprawiać. Sprawdziany, które są, jak wiecie, kluczowe w klasie takiej, jakiej jestem. Bo jak nie, to są to punkty albo ujemne. Czekajcie. Bo są to punkty ujemne, lub mam też wagę oceny. Więc nawet jeśli bym poprawiała tą ocenę, to ona by nie była tak ważna. Ocena nie byłaby tak ważna. Muszę wam powiedzieć też, że te zaległości, które mi się zebrały i musiałam nadrabiać je równy tydzień. Nie było to takie proste i teraz sobie zdaję tego sprawę, jakbym mogła wszystko cofnąć, nie miałabym takich zaległości. I jeszcze miesiąc i mogłabym nie zdać po prostu do kolejnej klasy. Teraz już patrzę w taki sposób, że pierw odrobię sobie lekcje i tak dalej. A dopiero później mogę sobie nagrać ten odcinek, tak? Mogę teraz cofnąć ten czas. Ale nie jest to niestety takie proste.
Kolejna sprawa, dlaczego usunąłam odcinek, który wleciał na YouTube'a? Ponieważ było dużo hejtu, że ale po co taki długi odcinek, albo po co to, albo po co tamto. Więc teraz zobaczę. Jeśli mogę cofnąć również czas, to nie usunęłabym tego filmu, ponieważ hejt już nie jest dla mnie taki ważny, no ale wcześniej to wiadomo, że był. Czekajcie. Teraz już nie będę usuwała filmów. Więc to są takie powody, dla którego właśnie też nie nagrywałam tutaj. I teraz pytanie, dlaczego ty jesz góralka, skoro jesteś na diecie? Nie, nie jestem. Szczerze, jestem we wieku dojrzewania, więc moja ta dieta, którą czytam, stosowały panie, nie baby, tylko panie, które miały po 30-40 lat, nawet 20, dajmy na to. Nie mam 20 lat, żeby taką dietę stosować. I przytyłam tylko przez to 2 kilo, więc postanowiłam, że po prostu ogranicza sobie te słodycze. Ale nie będę robiła takie coś, że dieta, że muszę jeść to, że muszę jeść zdrowo. Nie będę się ograniczała do jedzenia. Nie o to chodzi. Jeśli mam na coś ochotę, idę i to biorę. Tylko chodzi, że w słodyczach ograniczam te właśnie słodycze. No i tak. Będę nagrywała filmy. Mam taką nadzieję. Ale tak jak mówię, na razie nie miałam czasu, teraz mam czas, jest sobota, znaczy sobota, jak ja to nagrywam, to jest wtorek, ale już jestem po lekcjach, jest ładny dzień, więc postanawiam, że w sumie mogę nagrać jakiś film, nie ma problemu, więc mam nadzieję, że to jest taki film wyjaśniający właśnie to wszystko, no i tak, filmy będą się pojawiały częściej, buziaczki, popatki.